Jak? Jak mogliśmy tego do tej pory nie zauważyć? Król Verien, dziękuję za tak szybkie przybycie. O co chodzi, Roninie? Ja wezwałem cię, by prosić o pomoc. Gdy nasza kampania przeciw królowi Liszowi postępuje, Bren przyniósł nam wieści o okropieństwach spoczywających pod Ulduarem i jego mrocznym więźniu. Z jego strzaskanymi okowami, z jego nieznanymi wpływami, staniemy się jego celem i sami będziemy więźniami. Widzisz teraz, z czym musimy się zmierzyć. Jeśli to zło nie zostanie powstrzymane, to armie Boga Śmierci staną u naszych bram. Musicie mi wybaczyć. Cóż więc proponujesz, byśmy uczynili? Tral, co ty robisz tak wcześnie? Wezwanie brzmiało strasznie, Jaina. Co się stało? Siły Brana Miedziobrodego zaatakowały bramy Ulduar. Walczyli z żelaznymi lordami i ich przeklętymi sługusami. On nie przestaje mówić o tej obecności, jaką czuł. Przepełniająca wielkie sale, mącąca ich myśli, mrożąca ich krew. Powiedział, że okropieństwo, które tytani uwięzili tak dawno temu. Yogg-Saron przebudził się. Chciałbym zobaczyć tego krasnoluda. Garrosh. Żeby ujrzeć strach w jego oczach. Wtedy będziemy wiedzieć, czy mówi prawdę. Nie, nie, zaczekajcie! Będziemy potrzebować wszelkiej możliwej pomocy. Tral! Co? A co oni tutaj robią? Dajmy wyjaśnić. Wiedziałem, że czuję smród świń z przymierza. Panuj nad sobą. Chcesz mojej krwi? Chodź więc, psie. Jest mój. Przestańcie! Wszyscy straciliśmy. Bardzo wiele na tej wojnie. Ale stracimy wszystko, jeśli nie przestaniemy walczyć i zaczniemy współpracować. Prawdziwy przywódca nigdy nie sprzymierzyłby się z tchórzami. Przy Ravgate współpraca z Hordą zabiła więcej naszych ludzi niż plaga. Skończyłem z waszą Hordą. Niech ten Bóg Śmierci pochłonie was wszystkich. Rozczarowujesz mnie, Garrosh. Stary Bóg się śmieje. Zabawia nami. W kim nasza nadzieja? W tych, którzy staną i zmierzą się z Yogg-Saronem.